Witam. Dzisiaj tak na wstępie chciałem Wam powiedzieć kilka słów odnośnie nowych widzów. Pozdrawiam oczywiście Was. Odwiedzę Wasze kanały, zobaczę i na pewno odpiszę na Wasze komentarze jak coś. Także to jest temat jeszcze otwarty. Na razie wiecie, to tak tylko rzucam filmik, zresztą teraz obrzucę się znowu filmik w domu i tylko, że idę do garażu robić. Nie, a tak oglądać wieczorami też nie mam jakoś tam czasu. Ale o Was też nie zapominam, także odwiedzę i Wasze kanały, zobaczę, jak będę już miał czasu tak troszkę więcej. I blog jest w tej chwili w regeneracji. Powiem tak, trochę zimno jest, także się nie dziwcie, a już nawet ciuchu też nie zmieniam zbytnio, bo nie ma sensu praktycznie. To wezmę jakieś ciuchy robocze, to praktycznie są usyfione. Już chodzę w syfie, bo dałem sobie spokój. Co tu mogę Wam powiedzieć? Tarcza sprzęgła, wiecie ile kosztuje normalna tarcza? Ja myślałem, że będzie tańsza jak spiekowa. Wczoraj sprawdzałem cenę, wychodzi koło niecałe 800 zł. Zwykła tarcza. Ale namierzyłem tarczę. Tylko gdzieś to taką, wiecie, niby pudrówkę, ale taka dobrej firmy. Pudrówka to 4, troszkę ponad tam 4,5 stówy wyjdzie. Ja wstawię do rynówki te tarcze. Co chodzi o silnik, tutaj mówię, musiałbym mieć pomiary, tutaj zrobić średnicówkę. Ja średnicówki nie mam, ale blok pojedzie w drugie miejsce, co chodzi o te tuleje i z nimi też zostanie ładnie zrobione. Bądź w tym razie, co to jeszcze mogę powiedzieć? Z głowicami to okazało się tak, że luzów zaworowych nie ma silnik. Trochę, że zawór był urwany, to też miało pewnie duży wpływ na to z tym niedopalonym paliwem, ale jest taki problem jak turbo. Turbo zaczyna puszczać olej do kolektora, także na razie tego turba nie będę regenerował, dopiero gdzieś to sobie zrobię. Ten rok jeszcze przyjeżdża, może na jesień zregeneruję. Bo wiecie, to jednak są duże koszty, co chodzi o to wszystko. Na pewno teraz robię tuleję przedni most, całą oś. Co bym chciał zrobić jeszcze, co chodzi o przednią oś napędową w rynówce, to na pewno trzeba będzie zobaczyć do łożysk i tulejek tych takich mosiężnych, co wchodzą w nie płośki, plus cymeringi wymienić w mostach. Ale to też już jest późniejszy temat, bo jakoś jeszcze to się nie leje taka zbytnio, ale troszkę luzy są, także to na pewno będzie. Rynówka na pewno chodziła gdzieś na placu jakimś budowlanym przy ładowaniu żwiru. Dobra, to wiecie co? Ja Wam coś pokażę, bo miałem się skrzyni nie czepiać, a okazało się, że w 3 dni rozwaliłem ją. Miałem się nie czepiać skrzyni, miałem sobie zostawić na później, a okazuje się, tylko wiecie co, ja spróbuję GoPro zaczepić dalej na telefon. Może nie pyknie, bo lubi sobie wyskoczyć. Dobra. Się utrzyma. I teraz rozwalono lampkę moją. Tak jest. Tak wygląda skrzynia. I wiecie co? Tutaj ja się nie mam czego zbytnio przyczepić, co chodzi o synchronizatory. Wczoraj to oglądałem. Raz to już była gdzieś naprawiana ta skrzynia, tylko nie mam pojęcia, dlaczego nie zrobili tego dolnego wałka. Ja się biorę za niego za chwilę. Za demontaż wałka. To jest od biegów, przesuwki, te dwie. Tu mamy... Co mamy tu? Chyba żub zając, tak? Czy źle mówię? Chyba tak, to będzie żub zając. No a reszta zębatek to jest ok, w porządku. A i tutaj ten pierwszy, drugi stopień tam zbiegł, bo w niektórych rynówkach jeszcze jest trzeci, ja mam tylko dwustopniówkę. No i tutaj wszystko jest prawie że ładne, oprócz tego miejsca. Od rozwalonego łożyska to zrobiło. Ale nie dyskwalifikuje tej zębatki do dalszej pracy.
To są małe wyszczerbienia, na szczęście do więcej nie doszło. Reszta skrzyni, powiem, była robiona i to ewidentnie. Tylko nie wiem, dlaczego to tak Francuzy zrobili, że tego dolnego wałka się nie czepili, nie wymienili. O, tak to wygląda z tej strony. Wałek atakujący, wałek od WOM-u. No i właśnie trzeba rozjeżdżać. Już widać na klei jakieś było składane to. No właściwie nie silikon, tylko jak żywica nawet. Tam wałka tego dolnego widać, ja się za to wezmę, rozbiorę tą. To będzie, powiem, trochę taki, kurde, najgorzej ten dostęp. Ciężko będzie, no ale trzeba. Jego się wyjmuje do tyłu tego wałka. A, pewnie was interesuje, jak ja to zrobiłem, żeby rozjechać skrzynią w rynówce. A więc zrobiłem sobie na trójpunktowy układ zawieszenia na łańcuchy, pościągałem takie ramiona do MTZ-a i powiem wam, bardzo fajnie to wyszło, bardzo tak spowodnie i bez użycia jakiejś tam mocnej siły wszystko się udało rozjechać. Celny most. Śruby, kabina. Dobrze mieć dobrą owiatę metalową i kratownicę, także sobie podwiesiłem kabinę, za kratownicę złapałem. Poszło do góry. Elegancko. A, wytłumaczę wam może całą genezę tego, co chodzi o te wycie skrzyni, żeby to zrozumieć, jak to dokładnie działa. Światełko, dobra. Widzicie? Tam jest ta dolna zębatka napędu i WOM-u, to. O, mamy luz. Teraz obroty zależne. Czyli zazębia, zęby synchronizatora takiego, niby tej przesuwki kołowej z zębatką. I wtedy nam mniej wyje. Ja tak jeździłem, żeby to nie było, bo jak było na luzie, to 3-4 było masakra, wycie. No, teraz mamy... A 540 chyba pierwsze, tak? Od całkiem do góry 1000. Dobrze mówię? Tak. 540 plus i 1000 plus 540 plus zależne obroty. Powiem, chyba w tym traktorze nie ma śruby, która nie była odkręcana. Tylko nie wiem, czego tak parciarsko to zrobili, bo wszystko, mówię wam, stan synchronizatorów tutaj normalnie, nie ma się czego przyczepić. Nie tam, że wyszczerbione czy coś, tak samo dźwignia rewersa, to jest to. A, bo dalej świeca, nie wiem gdzie. O, to macie dźwignię rewersa. I ona, powiem wam, chodzi idealnie. Czuć ten opór sprężynek synchronizatora przy przyszówce. Nie ma jakiegoś takiego, wiecie, że albo mu łato lub zaparciem jakimś ciężkim, to chodzi wszystko płynnie. To było robione z 1000% ta skrzynia. Tutaj był, wiecie, problem głównie z linką, bo tam idzie stalowy drut. To chodzi o rewers, o linkę rewersa. I w środku była zgięta po prostu. Kabłąga takiego wygięta, ona była źle zresztą poprowadzona. Była wygięta i trochę to ciężko wychodziło. I teraz wam powiem, o co chodzi z tym wszystkim w tej skrzyni modnej. Jeżeli macie zajumdane pompę hydrauliczną lub ktoś jeździł wcześniej na zajumdanej pompie hydraulicznej, to tutaj mamy całe zasilanie skrzyni tych wszystkich wałków. Chodzi w skrzynie. Jeżeli jest zajechana pompa, nie ma smarowania lub jest zabity filtr wstawny, samo niewymienianie filtra będzie powodowało niedomagania w zasilaniu olejem.
później się robią takie cyrki, że nie ma smarowania tego wałków i wszystko to się zaciera. Później dziwota, że o, bo wysiadło. No wysiadło, jak nie było smarowania. Widzicie? Z tej strony. Ten wałek ma smarowanie, tu ma smarowanie, tu wszystko jest smarowane. Uzyskowanie. A później robi się skrzynia gorąca. Bez smarowania się jeździ lub jest jakieś niedomaganie smarowania. No tutaj wiecie, pompa jest wymieniona na nowo. Takich rzeczy ja to pilnuję, ja robię ten traktor dla siebie, a nie na handel. A propos handlu, to rozmawiałem niedawno z handlarzem, to sprowadza z Francji oczywiście ciągniczki, fajnie wszystko, renoweczki, mówi, a czego ja się spodziewam po tych traktorach, przecież to nie przyjeżdża tak do końca sprawnie. Mówi, te wałki to ma na zapas już nawet porobione, ale nie nowe, mu nikomu nie robi prezentów, że nowe wałki stawia czy coś. To się po prostu jedzie w pewne miejsce, spawa, naspawuje, obtacza, daje się tylko dwa nowe łużyska. I tutaj ewentualnie w zębatkę, jak już jest mocno wyrobiona, to się tu lejkuje tę zębatkę i tak się składa. I to jest traktor, nówka sztuka, Francuzowi się żab odechciało jeść, jak sprzedawał, z głodu wolał umrzeć, a żaby nie tknąć, bo traktor sprzedał w dobrym stanie? Nie, oni eksploatują te maszyny do końca. Nie mówię, że wszystkie, bo czasami może się trafić, ale większość sprzętu to jest wyeksploatowana. Po prostu. Ich stać na nowy traktor, co chce wymienienie na coś lepszego, a sprzedają tutaj, wiadomo, wyeksploatowany sprzęt. Mówi, to się wszystko naprawia, jak najtańszym kosztem, usuwa się awaria, te wałki, po prostu to jest taka trochę wada fabryczna tych łożysk. Także wiecie, jak myślicie, że ktoś sobie wyrwał traktor od handlarza w pięknym stanie, nierozbierany, stan igła, perfekto, wszystko oryginał, to może się ktoś później grubo pomylić zdziwić przy rozbieraniu takiej skrzyni, jak przyjdzie mu robić skrzynię, a okazuje się, że wałek był napawany, nie? A zapłacił jak za zboże 50 tysięcy za renówkę. Także wiecie, ja ten traktor sobie ogarnę, opony na pewno będą kupione na wiosnę, a co wam jeszcze mogę powiedzieć? To szykuję zmianę prasy na zmiennokomorową. Chcę kupić amerykańską prasę Vermeera, bo namierzyłem sobie taką prasę. A tą chcę swoją sprzedać. A dlaczego? Dlatego, że moja trochę... moja jest dobra prasa, nie? Ja tam nie narzekam, 12 latałem, tylko o to chodzi, że ona ciężko idzie. Trzeba dosyć mocnego traktora, żeby prasować nią. Przynajmniej MTZ-a zdrowego, no. A chcę po prostu... żeby owijanie beli odbywało się od początku, bo moja jest całokomorowa, a chcę zmiennokomorową, to jest główny powód tego. I żeby zrobić sobie regulację prasowania beli po prostu na 130, żebym prasował belę. To jest główny powód zmiany, bo prasa jest sprawna mnie i przejrzana była przed sezonem. Wiadomo, trzeba teraz znowu ją zobaczyć, ale tak to nie ma jakichś tam większych z nią problemów. No dobra, myślę, że to jest taki materiał ogólnie nagrany. Reszta to będę nagrywał, jak będzie walk zregenerowany i będziemy składać silnik, trzeba to wybyszeć i tyle. Pokazałem wam sposób rozjechania, mówię wam, tych linek tutaj, tego wszystkiego, to jest od zajebania, a się odechciewa rozkręcać w pewnym momencie. Kluczy, to też trzeba mieć, dobre komplety, klucze, różne klucze, bo nie zawsze można podejść, jak dużym nie można, to małym nie można i trzeba mieć różne klucze. Trzeba mieć szubienicę jakoś, albo po prostu tak jak ja na zakratownicę metalową złapałem, nie, bez problemu i poszło do góry kabina. Na pewno jeszcze co będę robił, to będę robił sobie właśnie ten wózek w międzyczasie, ale głównie pierwsze, co chodzi mi zrobić dla siebie, na własny użytek, ten traktor. To będzie główny traktor chyba w gospodarstwie, tak mi się wydaje, ta renóweczka. Ona obrotna jest z ładowaczem, także wiecie. Dobra, widzę już 15 minut prawie ładowacza, miałem mówić, filmu. Co mogę powiedzieć na koniec? Trzymajcie się bardziej, jak to łóżysko, co się rozleciało w skrzyni. Później będę coś nagrywał więcej. Cześć.